Hej wszystkim! Już dawno nie było na moim kanale takiego typowego poradnika rysunkowego, za co bardzo Was przepraszam, ale postaram się teraz nadrobić zaległości, dlatego pokażę Wam, jak rysować nos, bo miałem dużo pytań o to, jak sprawić, aby rysunek nosa wyglądał realistycznie, tak 3D, że tak powiem, dlatego zapraszam Was do poradnika. Tutaj w rogu macie zdjęcie nosa, które będę rysował. Jest to nos takiej modelki, którą znalazłem na Instagramie. Jak również narysowałem cały rysunek tej modelki i właśnie miałem dużo komentarzy, jak to zrobiłem, że ten nos tak dobrze wygląda. Dlatego postaram się właśnie odtworzyć ten rysunek, więc zapraszam Was do oglądania. Pierwsza rzecz to jest szkic i do szkicu używamy zawsze twardych ołówków. Ja tutaj mam ołówek 2H. Niekoniecznie musi być aż tak twardy, ważne, żeby był twardszy niż ołówek B. Musimy pamiętać o tym, że nos składa się z takich dziurek w nosie. Nie wiem, jak to profesjonalnie nazwać, ale też skrzydełka nosa, czubek i grzbiet nosa. Mam nadzieję, że wszystko dobrze powiedziałem. I właśnie teraz szkicuję go. Każdy nos wygląda inaczej tak naprawdę, więc ciężko jest tutaj dać taki poradnik, który jest uniwersalny do wszystkiego, ale mam nadzieję, że to, co pokażę, Wam pomoże. Okej, załóżmy, że tak wygląda wstępny szkic naszego nosa. I jeżeli nie będzie wyglądało to tak, jak chcemy, to naprawdę nie ma się czym przejmować, ponieważ nos nabiera kształtów poprzez cieniowanie, a nie poprzez stawianie linii. Dlatego zawsze możemy wszystko poprawić poprzez cieniowanie. Przechodzę teraz do ołówka H, czyli praktycznie żadna różnica, ale zawsze zaczynam szkicować od twardszych ołówków, a później idę do miększych. Wydaje mi się, że jest dużo łatwiej. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni poradnik, to używałem w nich innych ołówków. Były to zielone z Faber-Castell. Teraz natomiast przerzuciłem się na Staedtler, te niebieskie. I wydaje mi się, że jest troszeczkę łatwiej nimi rysować. Czyli teraz cieniuję. Możemy w różnej technice cieniować, poprzez stawianie linii, siatki i tak dalej. Ciężko mi poradzić, jak jest najlepiej. Ważne, żebyśmy cieniowali w takim kierunku, w jakim chcemy budować nos. Nie za bardzo, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale może będzie widać. Zawsze warto podłożyć pod rękę kawałek kartki, żebyśmy nie zabrudzili naszego rysunku. Cieniowanie ołówkiem polega na tym, że to, co chcemy, żeby było ciemniejsze, po prostu cieniujemy mocniej, a obszary, które są jaśniejsze, na razie zostawiamy bez żadnego cieniowania. I w ten sposób nos będzie się wydawał wypukły. Ok, pierwsza warstwa ołówka jest nałożona. Był to ołówek H. I na razie wygląda to jak jedna wielka plama, natomiast nasz nos nabierze kształtu, jeżeli nałożymy więcej warstw ołówka. Teraz używam ołówka 2B. I zaznaczam dziurki w nosie, które są oczywiście ciemniejsze. Również przyciemniam zewnętrzną stronę skrzydełek nosa, ponieważ zazwyczaj mają na sobie cień. Teraz kontynuuję cieniowanie twardszym ołówkiem, mam akurat 2H i po prostu poprawiam moje błędy, czyli jeżeli nie narysujecie czegoś proporcjonalnie, to cały czas macie czas, żeby to naprawić. Dlatego teraz wszystko naprawiam. Ok, nasz nos powoli zaczyna nabierać kształtów, natomiast jeżeli chcemy, aby wyglądał bardziej realistycznie, to musimy użyć więcej warstw ołówka. Dlatego teraz znowu używam ołówka B i kontynuuję cieniowanie. Kolejnym krokiem jest blendowanie naszego ołówka.
czy też nosa i używam do tego patyczków do uszu. Możecie użyć też chusteczki, natomiast patyczki do uszu wydaje mi się po prostu bardziej precyzyjne. I bardzo delikatnie rozcieram ołówek, aby nie było widać takich dużych przejść między ołówkiem. Ważne jest tutaj, aby nie zacieniować naszych najjaśniejszych punktów na nosie, czyli czubka nosa, bo wtedy będzie wydawał się płaski. Po wyblendowaniu musimy koniecznie wrócić z powrotem do cieniowania, czyli jeszcze raz używam moich ołówków. Będę używał na zmianę ołówka H, ołówka B i 2B w najciemniejszych miejscach. Właśnie nałożyłem kolejne warstwy ołówka i jak widzicie już nos jest troszeczkę bardziej realistyczny niż wcześniej. I o to tutaj chodzi, że im więcej warstw ołówka nałożymy, tym bardziej realistyczny będzie efekt końcowy. Dlatego jeżeli nie wychodzi wam na początku, to nigdy się nie poddawajcie, tylko po prostu rysujcie dalej. Będzie to wyglądało coraz bardziej realistycznie. Teraz będę nakładał kolejne warstwy ołówka i później pokażę wam następny krok. Bardzo ważne podczas cieniowania jest to, aby najjaśniejsze punkty na nosie, czyli czubek nosa i grzbiet, aby został jasny, bo wtedy wygląda to o wiele bardziej realistycznie. Czyli teraz rozcieram, a później nakładam kolejne warstwy ołówka. Po prostu powtarzam to samo. Jak widzicie, troszeczkę tutaj zacieniowałem grzbiet nosa, a czubek zostawiłem jaśniejszy. I to tak naprawdę zależy od tego, jaki nos rysujemy. Jeżeli rysujemy nos zadarty, to wtedy czubek jest jaśniejszy. Jeżeli nos jest, nie wiem, krzywy, to wtedy tu będzie jaśniej. Tak naprawdę ciężko jest za pomocą jednego poradnika powiedzieć, jak narysować każdy nos, ponieważ nosy są różne, ale powinno to wyglądać mniej więcej w ten sposób. Już nałożyłem dużo warstw ołówka, natomiast jeszcze troszeczkę będę rozcierał i może nałożę kilka kolejnych warstw i już wydaje mi się, że będzie to blisko końca. Kolejnym krokiem w rysowaniu naszego nosa jest użycie gumki chlebowej. Ja posiadam gumkę chlebową z Faber-Castell i po prostu oczyszczamy to miejsce z ołówka, po prostu jest to zwykła gumka. I na przykład jeżeli za bardzo zabrudzi nam się czubek nosa, to używamy gumki i rozjaśniamy wszystko. I po prostu chodzi tutaj o to, że tam gdzie za bardzo za ciemno pocieniowaliśmy ołówek, to możemy teraz wszystko naprawić. Nos już jest prawie gotowy. Jeszcze zrobię kilka poprawek i pokażę wam, jak wygląda ostateczny efekt. Okej, tak wygląda skończony nos. Wydaje się bardzo ciemny na moim telefonie, natomiast w rzeczywistości jest trochę jaśniejszy. Tyle czasu, ile na niego poświęcimy, taki efekt uzyskamy. Podstawowe informacje są takie, że czubek nosa musi być zawsze jasny i grzbiet nosa, natomiast boki ciemniejsze. Wtedy uzyskujemy taki efekt realistyczny. Dziurki nosa oczywiście ciemniejsze i pamiętajmy o skrzydełkach nosa. Mam nadzieję, że ten poradnik był dla was pomocny i w jakiś sposób pomogłem wam lepiej narysować nos. Zapraszam was do zasubskrybowania kanału i pozostawienia jakiegoś komentarza, co jest dla was najtrudniejsze i widzimy się w następnym odcinku. Pa!